Refleksja popularno-naukowa. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przywołuje przeszłość zachowaną m.in. w pamiątkach, artefaktach, dokumentach zebranych w Muzeum Katyńskim w Warszawie, które mieści się w kaponierze Cytadeli Warszawskiej. Przyjechałam do muzeum, aby spotkać się z jego pracownikami. W tej chwili rozmawiam z panem Sławomirem Frączakiem, kierownikiem placówki. Dzień dobry panu. Witam serdecznie panią redaktor i przezacnych słuchaczy stacji, która od wczesnej młodości Jedynka towarzyszyła. Zbiory, które znajdują się w muzeum, są bardzo szczególne. Znalazły się tu staraniem rodzin katyńskich i może od tej historii projektu powstania muzeum rozpocznijmy, bo to są długie lata. Możliwa była bardzo ważna kwestia, mianowicie ekshumacje polskie potwierdzające fakt samej zbrodni, ale też i miejsca pochówku. I latem 1991 roku polskie grupy ekshumacyjne pracowały zarówno w Miednoje i w Charkowie. I wczesną jesienią 1991 roku do Polski trafiły pierwsze artefakty potwierdzające ową kwestię. I wtedy, jak to często bywa, postawiono zasadnicze pytanie, co dalej z tymi artefaktami. I tu pojawiło się Muzeum Wojska Polskiego, które przyjęło do siebie owe artefakty, które przyjęto nazywać relikwiami katyńskimi i do dzisiaj tej nazwy używamy, co podkreśla zarówno charakter i wyjątkowość tych artefaktów oraz to, że pochodzą one bezpośrednio z miejsc kaźni bądź miejsca pochówku ofiar tejże zbrodni. Zatem mamy grono osób, które zabiegają o tę pamięć do 1989 roku, niemożliwą właściwie do przywrócenia. I tu myślę o rodzinach ofiar Federacji Rodzin Katyńskich, o tej determinacji. Tak, oczywiście siłą, która była najbardziej zainteresowana i zresztą trzeba to podkreślić z całą mocą, była to siła, która nigdy nie godziła się z kłamstwem katyńskim. Po 1945 roku rzeczywistości Polski komunistycznej, kiedy właśnie głoszenie prawdy bardzo często spotykało się z działaniami represyjnymi i rodziny katyńskie, które bezpardonową walkę o prawdę Katynia prowadziły, miały również ten zasadniczy cel, żeby przybyłe do kraju przedmioty wydobywane z dołów śmierci godnie złożyć, godnie wyeksponować i tak pojawiła się kwestia poszukiwania miejsca najpierw na wystawy owych artefaktów i tu przywija się wątek i wystaw w kościołach, ale również pojawia się i Muzeum Wojska, które zorganizowało dwie wystawy katyńskie, a później podjęło wysiłek dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej na znalezienie miejsca godnego do ich wyeksponowania i tak pojawiła się pierwsza siedziba Muzeum Katyńskiego w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 13 w Kazamaty na terenie fortalicji fortu 10 Czerniakowskiego na warszawskiej Sadybie. 30-lecie Muzeum Katyńskiego od 17 września 2015 roku w swojej nowej, na wskroś nowoczesnej siedzibie na terenie Cytadeli Warszawskiej. Muzeum Katyńskie, bardzo ciekawy projekt autorstwa wielowątkowego, bo tu chodzi o zarówno stronę plastyczną, jak i architektoniczną, stanowi jedną z najnowocześniejszych, co z całą mocą podkreślam, placówek muzealnych, bowiem Muzeum Katyńskie, o którym możemy mówić, że jest domem relikwii katyńskich, że jest Muzeum Katyńskim, to przede wszystkim placówka muzealna, która wypełnia swoją misję muzealną. Walka o prawdę, walka o pamięć, możliwość prowadzenia badań, ekshumacji i w następstwie tworzenie historii tego przywracania pamięci, to eksponaty, które opowiadają o otwieraniu grobów. Doktor Bartłomiej Bydoń, Muzeum Katyńskie. Przyjęliśmy zgodnie z ustawą, że większość przedmiotów znajdujących się w muzeum to muzealia, ale one są traktowane w nieco inny sposób. Poza tym, że mamy ten dokładny opis, tak zwany ministerialny, to jednak są to relikwie katyńskie. Blisko 40 tysięcy artefaktów grobowych wydobytych z dołów śmierci, ze wszystkich miejsc spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, tworzą niesamowity klimat tego miejsca. Dlatego, że z jednej strony możemy mówić o przedmiotach wydobytych z dołów śmierci, które mają konkretną historię, które mają konkretne przeznaczenie,
ale z drugiej strony, kiedy poszukujemy konkretnego nazwiska, udaje nam się czasami ustalić na przykład na przedmiotach metalowych wydrapane czy też wyryte nazwiska ofiar. To jest dla nas niezwykle istotne, dlatego że z jednej strony znajdujemy potwierdzenie, że ta konkretna ofiara, ten konkretny człowiek przywrócony już powszechnej świadomości, znany z imienia i z nazwiska, przebywał w danym obozie, znajdował się, czasami nawet możemy powiedzieć, w którym baraku, kto z nim przebywał. No, przywracamy świadomości, przywracamy pamięci konkretnego człowieka, już nie anonimową ofiarę zbrodni katyńskiej, tylko znanego często nam ze zdjęć, z przekazów rodzinnych człowieka. To jest bardzo ważne. Drugą kwestią, którą warto poruszyć, to ożywienie tych przedmiotów. Przez to ożywienie rozumiemy ułożenie pewnych historii. Przedmiot wydobyty z dołów śmierci jest poddawany renowacji, oczyszczeniu, jest opisany. On pokazuje nam też historię na przykład jednostki wojskowej, formacji, w której służyła jedna z ofiar. Możemy na podstawie konkretnego przedmiotu, czy też dokumentów, które były wydobywane z dołów śmierci, powiedzieć nie tylko coś więcej o konkretnej osobie, ale również o historii jednostki, o tym, jakie dana ofiara miała wykształcenie, czym się pasjonowała, bo tutaj warto powiedzieć, że w dołach śmierci również znajdowane były zapiski, znajdowane były różnego rodzaju obrazki, które jeńcy przygotowywali, będąc w obozach. Warto pamiętać o tym, że przywracanie pamięci, przywracanie konkretnych nazwisk, konkretnych imion, to jest między innymi zadanie Muzeum Katyńskiego, które poza tym walorem nadzwyczajnym, edukacyjnym, również jest muzeum martyrologicznym, czyli również zajmujemy się kwestią pielęgnowania pamięci, a przez to również przywracania pamięci o tych, których Sowieci zamordowali. Mówi pan o tym indywidualnym wymiarze zbrodni katyńskiej, postrzeganym poprzez sylwetki, rekonstrukcję życiorysów ofiar, listy jeńców przesyłane z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, rodzinne archiwa i jednocześnie księgi cmentarne Katynia, Charkowa i Miednoje. Proszę powiedzieć, jak wygląda ta wędrówka przez muzeum? Jakie pamiątki my możemy oglądać? Muzeum Katyńskie jest zbudowane na dwóch, a tak właściwie na trzech poziomach, dlatego że musimy cały czas pamiętać o tym, że poza pierwszym poziomem, gdzie odkrywamy historię wybijania się Polski na niepodległość, oczywiście również przez pryzmat późniejszych ofiar zbrodni katyńskiej, odkrywamy wojnę, odkrywamy sowiecką agresję na Polskę, tę zdradziecką napaść. Później możemy zapoznać się z deportacjami. To było bardzo istotne, dlatego że w momencie, gdy na przykład oficer dostał się do niewoli sowieckiej, nazwisko nie tylko jego, ale również jego najbliższych często znajdowało się na listach deportacyjnych. To było niejako podwójne uderzenie Sowietów. Po pierwsze przetrzymać, a docelowo zgładzić oficera, ale z drugiej strony również wywieźć, deportować gdzieś w nieznane jego rodzinę, po to, by później pamięć o nich zupełnie zanikła. Ścieżka opowiadająca o historii, czyli opowiadająca od wybicia się Rzeczpospolitej na niepodległość, aż po otwarcie ostatniego cmentarza katyńskiego, czyli cmentarza w Bykowni. Najbardziej widocznym darem dla muzeum jest dar pani Janiny Glazur z Krakowa, która przekazała do muzeum pamiątki po swoim ojcu, Karolu Glazurze. Jest to kilkaset przeróżnych przedmiotów, począwszy od spinek do koszuli, przez szachy, przez fifki, do papierosów, pieczątki, aż po znaczącą kolekcję znaczków pocztowych, czapkę wojskową, pas, pojedyncze przedmioty. Ale całe muzeum jest wypełnione darami rodzin. No bo z jednej strony musimy pamiętać, że te rodziny zabiegały o to, by pamięć o ich najbliższych pozostała również w murach tego muzeum i była eksponowana i pokazywana. Ale z drugiej strony nasza ekspozycja cały czas żyje, także kiedy dostajemy różnego rodzaju dary, jak choćby jeden z ostatnich też poważnych darów po Aleksandrze Witlibie, pokazujemy to, dlatego że chcemy, by rodziny wiedziały, że nie tylko one pamiętają o swoich najbliższych, ale również muzeum jest tą przestrzenią, gdzie możemy ponownie przywrócić ich światu. Druga
przestrzeń, o której mówiłem, to są artefakty. Pojedynczy przedmiot jest wkomponowany w glinianą urnę. Tych urn tysiące znajdują się na dolnym poziomie muzeum, tworząc swoiste relikwiarze. I trzeci element to jest całe otoczenie zewnętrzne Muzeum Katyńskiego wraz z placem Apelowym, Aleją Nieobecnych, z epitafiami. Na zewnątrz znajduje się jeszcze słynny katyński dzwon na terenie muzeum, widoczny od strony Wisłostrady, gdy się jedzie. Dzwon katyński, który zwykle jest włączany przy okazji uroczystości, dla nas tym najważniejszym momentem w ciągu roku to są dwie daty. Data 13 kwietnia, kiedy o godzinie 12 zawsze jest ten dzwon włączany, tak byśmy mogli pamiętać o ofiarach zbrodni katyńskiej. Tak samo 17 września, w dniu agresji sowieckiej na Polskę, ten dzwon również jest odtwarzany. Dźwięk ma dobiegać wszędzie po to, byśmy pamiętali o tym, że 17 września w granicach Rzeczpospolitej wkroczyli Sowieci, a następstwem tego były masowe mordy, których dokonali wiosną roku 40. Muzeum Katyńskie pełni kilka zadań. Jest miejscem martyrologii przede wszystkim, również przestrzenią edukacyjną, przestrzenią uroczystości państwowych i organizowane są także wystawy. Sebastian Karwat, Muzeum Katyńskie. Przy okazji tych najważniejszych dat, a więc 13 kwietnia i 17 września, staramy się w Muzeum Katyńskim organizować wystawy czasowe prezentujące najróżniejsze aspekty samej zbrodni, pokazujące konkretne ofiary i pamiątki, które udało się zgromadzić. W tym roku chcemy Państwa zaprosić na wystawę niezwykłą, pokazującą bezcenną kolekcję przekazaną do Muzeum Katyńskiego przez dzieci, osoby wyjątkowo, nie ofiary zbrodni katyńskiej, ale osoby, która przeżyła rzeczy zebrane przez Aleksandra Witliba, jeńca obozu kozielskiego, ocalałego ze zbrodni. Kolekcja wyjątkowa zawiera przedmioty powstałe na terenie Związku Radzieckiego w obozach, ale przedmioty, które trafiły do Muzeum Katyńskiego nie poprzez doły śmierci, ale wywiezione ze Związku Radzieckiego właśnie przez Aleksandra Witliba. Kolekcja jest ogromna, zawierają się w niej najróżniejsze kategorie przedmiotów. Dla nas takie chyba najbardziej atrakcyjne i najcenniejsze rysunki przedstawiające więźniów obozu w Kozielsku, a potem obozu w Gryjazowcu, przedstawiające różne scenki obozowe, budynki, w których więźniowie byli przetrzymywani, widoki, takie bardzo osobiste i dość techniczne rzeczy, jak projekty mebli, figurek szachowych, ramek do obrazów. Aleksander Witlib, ja mam takie osobiste wrażenie, od początku, gdy tylko trafił do obozu w Kozielsku, czuł się w obowiązku archiwizowania wszystkiego, co się w obozie dzieje i zaczął zbierać rzeczy, wydawałoby się nieistotne, jak druki wydawane przez komendantury obozu, rzeczy, które pojawiały się w gazetkach obozowych. Zbierał przedmioty drobne, wykonywane przez więźniów, przez kolegów i to wszystko wywiózł ze Związku Radzieckiego po układzie Sikorski-Majski, po utworzeniu Armii Andersa. Wyszedł z armią generała Andersa, przeszedł cały szlak bojowy drugiego korpusu i cały czas pamiątki miał przy sobie, ocalił je, wyemigrował z nimi do Kanady. No i niedawno dzieci Aleksandra Witliba, pani Teresa Parę, Grażyna Witlib i John Witlib przekazali je do Muzeum Katyńskiego i teraz mamy możliwość w komplecie zaprezentowania tych rzeczy. Zbrodnie popełnione przez NKWD wiosną 1940 roku, przypomnę, rozstrzelanie ponad 20 tysięcy polskich obywateli, to dramatyczna karta naszych dziejów, przypominana i upamiętniana między innymi poprzez uroczystości, ekspozycje, badania naukowe i edukację. O zbiorach Muzeum Katyńskiego i kultywowaniu pamięci rozmawiałam z kustoszami. Dziękuję panom za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Muzeum Katyńskiego i wystawy. Dziękujemy bardzo. Serca zapraszam do odwiedzenia muzeum. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Katarzyna Jankowska. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.